Jednej nocy jezdnia, bariery i pobocza runęły do rzeki, która z niespotykaną siłą niosła pnie drzew i gigantyczne kamienie. Ludzie żyjący przy drodze widzieli, co się dzieje, ale nic nie mogli zrobić. Budzimy się rano, wstajemy, a ty pół drogi nie ma zabrana. Momentalnie takie kamienie trzepało. Słuchaj, bo nawet do domu jak biło. To nie pierwsza katastrofa na drodze 968 przy rzece. Jedni uważają, że żywiołu nie da się zatrzymać, inni wspominają, że gdy poprzednim razem ratowano okolice, były potężne naciski, by nie betonować solidnie brzegów. Bo po prostu ekolodzy zabraniali tutaj, trącali się, że tu są jakieś ślimaczki, żabki, ale teraz ich nie ma. To powinno być wysłani geodeci, powinni sprawdzić, gdzie jest grunt jak najtwardszy, powinni to zalać na tym, osadzić żelbeton, zbrojenie i mur oporowy grubości przynajmniej metra i zbrojony, wtedy by to było mocne i by woda tego nie rwała, bo tu płynął kamień i wszystko, woda górska jest. Krajobraz po katastrofie, inaczej nazwać się tego nie da. Ludzie boją się jeździć drogami, część mostków bezpośrednio do domów też runęła do wody. Teraz czas na błyskawiczne działanie.